W dzisiejszym odcinku z Europa Universalis 4 zobaczycie, jak z rozbitych państw słowiańskich stworzyć bogatą, silną, słowiańską Lechię. Na najlepszej modyfikacji historycznej Antebellum. Zagram tym razem pięknym plemieniem Wiślan o takim błękitnym kolorze, które pozostało wierne wierze słowiańskiej. Nie to co ci tfu Polanie, którzy przeszli na katolicyzm, albo co gorsza na prawosławie jak lędzianie. Polskie księstwa mają bardzo fajne drzewko misji. Co prawda nie widać je na początku w całości, ale jest trzyetapowe. Pierwsze zwiększenie mamy po stworzeniu polskiej nacji, a po Polsce możemy stworzyć Międzymorze, które również ma wpływ na drzewko. Zarówno nasze idee będą się zmieniały trzy razy, są totalnie inne dla Wiślan, Polaków, jak i Międzymorza. I w sumie te idee Wiślan nawet za bardzo mnie nie interesują, bo bardzo szybko będziemy tworzyli Polskę. Wziąłem Wiślan na początek, ponieważ mają siłę misjonarzy. Wcale nie dlatego, że mamy przekoksane sukienice, które w tym regionie handlowym mogą nam bardzo pomóc ekonomią naszą. Że wiara słowiańska raczej jest w odwrocie. A mimo wszystko, że istnieje w 1444 roku, to czeka nas sporo tutaj podbijania i nawracania niewiernych. W pierwszej kolejności jednak będziemy tworzyli Polskę i jednoczyli naszą kulturę słowiańską. Pozostałe kultury, bo często mnie o to pytacie w tego typu odcinkach, prezentują się następująco. Przynajmniej te, które widzę. Musimy zawalczyć o dziedzictwo Lecha, naszego wspaniałego przodka. A żeby to zrobić, potrzebujemy 12 prowincji. Mamy 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, zgadza się. Śląsk będzie naszym nowym celem, bo ma chyba najlepsze prowincje z okolicznych nacji. Plus do tego moje ulubione kryształy na mój ostatnio bardzo lubiany event. Siotko szpiegowska. O mój Boże, a co tutaj tylu tych wrogów mamy? W sumie doradców od razu zatrudniamy tutaj, nawet się nie zastanawiam nad niczym. Agresywna ekspansja mniejsza oraz przyda nam się dyscyplinka. Szkoda, że morali nie mamy. Fokus o dziwo na punkty administracyjne, bo naprawdę sporo ich będziemy potrzebowali. Przywileje dla stanów rozdaje tańsi doradcy oraz punkty wszędzie, oprócz nobility, gdzie leci Supremacy over the Crown. Jako Słowianie mamy dostęp do pewnych błogosławieństw. Nie powiedziałbym, że przekoksanych, ale przydatnych. Na pewno chcemy developmentu, lepszych żołnierzy oraz nawracania naszych przeciwników. Zostało nam zrobić dwa święte miejsca, Gniezno od Polan oraz Kijów od Kijowa. Dziwne co najmniej to jest. Potem standardowe dewowanko, sprzedawanko i odbieranko ziemi w naszych estate'ach. Lecimy też z rekrutacją armii poprzez najemników, bo są po prostu najtańsi. Ich śmierć najmniej nas boli. Najgorzej tu mamy jednak z sojusznikami, bo praktycznie to są same kraje chętne do naszego sojuszu, te, które muszę podbić. Władcy nie mamy najlepszego, a następcy... Następcy w ogóle nie mamy. Lecimy przeprowadzić pokojowe, jak najbardziej referendum w sprawie przyłączenia Śląska do naszych terytoriów. Jednocześnie też myślę, że ich sojuszników również do nas przyłączymy. Co prawda atakuje w górach, ale mamy taką przewagę liczebną we wszystkim, że nie muszę się za bardzo przejmować. Była armia, nie ma armii. Nasze argumenty okazały się być znacznie lepsze od śląskich. Widzę, że nie tylko my wyruszyliśmy w naszą podróż do jednoczenia Polski. Oh my god, sam muszę brać przejścia. Co te boty ostatnio tak są, znaczy nieruchliwe, że tak powiem. A jak to się stało, że to nie ja oblegam tą fortecę? Nie no, taki następca nie może mieć imienia innego niż Lechu. Zyskujemy wasala. O mój Boże, ile to agresywnej. Na szczęście u krajów słowiańskich, więc tym się nie przejmujemy. Mam też fuksa jakiegoś dużego. Duńczycy od razu chcą wyjść z tej wojny z moim nowym wasalem, który jest mega nielojalny, ale zaraz będzie lojalny. Czas na dziedzictwo Lecha. Mazowsze niestety musimy dla siebie zdobyć. Wiem, że od Mazowsza najczęściej trzymać się z daleka jest najlepiej, ale bo są tam takie złe rzeczy jak Warszawa. Nie no, zbijam się, nie hejtujcie mnie w komentarzach oczywiście. Głupi bot oblega mój Kraków, a ja lecę oblegać całego głupiego bota. O, ktoś tu nie ma wojska do oblegania. A teraz go już nie ma wcale.
Fa! Morawy mnie zaatakowały. Znaczy, w sumie nie jest to aż takie złe, gdyby nie mieli aż 3 fortec, które będę musiał zdobyć. O, i jeszcze Białoruś ich wspiera. Fuck! Niech Kraków broni się jak najdłużej. Przełączam moich kupców na poprawianie relacji w okolicy. Mam coraz większą agresywną ekspansję. O, mój nielojalny wasal niszczy komuś wojsko. Jak miło z jego strony. Wielka bitwa o Kraków. Myślę, że potrzebujemy jednak też również posiłków. Okej? Może jednak nie, ale trochę jednak płacę za ten mój overforce limit wojska. Nie stać mnie na jego jakieś długie utrzymanie. Więc na razie lećmy odwiedzić nasze terytoria, a potem zajmiemy się Białorusią, bo... Ach, nie ukrywam, wkurza mnie jej udział w tej wojnie. Ach, kochani Litwini, przyszli mi z pomocą i oblegają Mińsk. To jest taka cudowna mechanika, że prowincje z naszą grupą kulturową korują się 50% szybciej. W Lublinie wykryto herezję. W sumie nie pierwszy raz, więc trzeba jak najszybciej ją nawrócić. A co się stało, że nasz żółty kanarek stracił władzę w cesarstwie? Nie ogarniam, ale jest mi to bardzo na rękę. Białoruś za swój udział w wojnie zapłaci 2 prowincjami oraz dość szczodrą ilością złota. A ta forteca wciąż nie pada, ten Waligrad. No, nazwa taka Waligrad, w sumie zobowiązująca do upadania. To jest fort trójkowy, no kurka, nienawidzę zdobywać fortów trójkowych na wczesnym etapie gry. 616 dni! No, w sumie mogło być 50, byłaby fajna liczba, mógłbym zrobić coś śmiesznego. A tak, to jak zwykle, ten bot mnie podwójnie tutaj wkurzył. Śląsk chce ewidentnie ponownego referendum w sprawie dołączenia do naszej pięknej wspólnoty, ale jednak chyba nie rozmyślił się. No, w koalicji są Czechy, w sumie jest to jedyny kraj, który jakkolwiek mnie przeraża, że mógłby walczyć przeciwko nam. Dlatego mimo wszystko biorę takiego pizdila. Zdobyłem teraz tyle tych fortec, że zanim Czechy pójdą na nasze terytoria, to zdążę wypowiedzieć jeszcze jedną wojnę. Będą Czechy, będziemy mieli trusa z nimi. Celem będzie zdobycie oczywiście Gniezna. Padły mury w Pragi! Uwielbiam to! Czas zacząć! Od Czech nic nie biorę, bo to by nam groziło koalicją wszechświata całego katolickiego, a jeszcze go nie chcemy ruszać. O, Pomorze mnie zaatakowało. Jak miło! Żeby nikt mi Gniezna nie zdobył w przyszłości, polecimy, otoczymy ich sobie. Niestety fortece zostawiłem im, ale dostaliśmy Humiliata, znaczy zrobiłem Humiliata na moim przeciwniku, więc za chwilę jeszcze wejdzie nam Morze Złota Era. Wojny pokończone, sytuacja prawie unormowana. Fuj, prawie to kliknąłem. Nie chcemy przechodzić na chrześcijaństwo. Po wojnach robimy to, co najważniejsze, czyli zmniejszamy autonomię wszędzie. Płonie Wisła i coś tam nie dalej. No Boże, serio. Każdą jedną prowincję mam splądrowaną. The Fortunes of War. No tak, zdecydowanie. Wojna okazała się dla nas bardzo fortunne. Mamy kopalnię złota, jakimś cudem jeszcze nie w stejcie. W zasadzie brakuje nam tylko jednej prowincji do utworzenia Polski, ale zrobiłem to specjalnie, bo jeszcze planuję podbić resztę ziem. Nie no, król miał bardzo dobre wyczucie w umieraniu. Dość długi okres pokoju, 2 lata, z nikim nie wojowałem, więc lecimy dalej. Polska sama się przecież nie utworzy. O, Fatry! Czy to pierdzące Tatry? Czym to się różni? Jednak w pierwszej kolejności wyjmijmy z powrotem Białoruś za pieniążki. Granice poszerzone. Wpadnijcie na Nebę z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. A teraz muszę poczekać, kto wygra wojnę na północy i tego zaatakować. Nie no, oczywiście Gdańsk podbił praktycznie wszystko, a to oznacza, że chyba czas uczynić Prutenię naszym wasalem i odbić dla niego terytoria. Co ta Ostrawa? Ej, to serio była taka dobra prowincja? Uj, i już nasz Gawerin Kapisti przekroczyłem. A te minusy zaczynają boleć. Prutenia znika oraz powstaje jako nasz wasal. A w sumie możliwe, że nawet zmienię im wiarę, bo zaraz odzyskamy dla nich naprawdę sporo ziemi. Okej, już zmieniłem wiarę. Zostaliśmy zaatakowani przez Czechy, nie spodziewałem się tego. Totalnie, więc trzeba się bronić. O, to jeszcze Hansa walczyła po stronie Gdańska. Czy mogę się jej pozbyć z tej wojny? Może tak. Dobra, Czechy zapłaciły za swój atak i cyk, całe Pomorze nasze, stajemy się dodatkowo królestwem. Polska zjednoczona, tworzymy również Polskę i zobaczcie, jedna kultura, by wszystkimi rządzić, tyle mamy obecnie, a po zmianach praktycznie wszystko zmieniło się w kulturę polską.
Jako Polacy mamy troszeczkę lepsze wojsko, bo już na początku morale zwiększone, możliwość Harsh Treatment Cost minus 15% oraz zmniejszenie kosztów wojska o 10%, mniejsza autonomia, siła misjonarzy, więcej manpowera i siły piechoty, co jest dość super dla nas, oraz mamy ten piękny różowaty kolor. W zasadzie większość naszych terytoriów już nawróciłem na słowiańskość, o ile jest takie słowo, oprócz terytoriów po Polanach. Wszystko, co było katolickie, to głupie centrum nawróciło mi na husycyzm i do 1504 praktycznie tego nie ruszę. Pierwsze rozwinięcie z ery, agresywna ekspansja must have. Jako Polska mamy unikalną formę rządu w kilku aspektach na tej modyfikacji. Korona Polski, zmniejszony unrest, możliwość zmiany manpowera na zwiększony force limit naszego wojska. Na trzecim poziomie możemy brać protect the rzymskich merchantów, jakkolwiek to dziwnie brzmi, a na czwartym tierze mamy reformowanie husarii. I w sumie daje na to jedno z najmocniejszych kawalerii w grze. Czas przyjąć koronę polską, co nam daje następujące roszczenia terytorialne i chyba zaraz to będę wykorzystywał. Atakujemy Pomorze oraz to coś. Dostęp do Bałtyku zdobyty. Nie pokazałem tego, ale jeszcze jak stworzyliśmy Polskę, to zobaczcie, jak nasze misje dalej się rozbudowały. I chyba coś jeszcze się pojawia po utworzeniu Międzymorza. Zjadłem dwóch moich wasali. Myślę, że zaczniemy budować naszą flotę bałtycką, bo jednak wkurza mnie rajdowanie moich prowincji przez Duńczyków oraz Gotów. Tak, Gotci są na Gotlandii, tak. O kurka, widzę, że Szwecja to taki hegemon na tej północy. I będziemy z nią konkurowali wraz z Nowogrodem o dominację na Bałtyku. Nasza flota jest gotowa już w Gdańsku i atakujemy. O, Gotlandia nie odpowie. No to fajnie nawet, będziemy mieli dwie osobne wojny. Chyba Duńczycy staną się ostatecznie naszym wasalem, tak mi się wydaje. Nas raczej nie powinni mu spiracić, a dzięki temu wplątaliśmy się w konflikt z Hanzą. Idee, które dla nas wybrałem, to ilościowe oraz handlowe. Możliwe, że trzecie pójdą religijne, ewentualnie dyplomatyczne, administracyjne, bo Polska sama w sobie ma bardzo dużo roszczeń terytorialnych z misji. Od Lubeki bierzemy koniecznie trade power, wojenne reparacje oraz pieniądze. Sama w sobie jest za duża, żeby ją brać jako wasala. Tym bardziej, że jednak zależy mi na Hanzie pod wasala. Zauważyłem, że nawet jak wezmę ich na wasala, koalicja nie będzie za duża. What the fuck? Ale jak 3 stabilności w dół? Czemu? Nie ukrywam, że Dutch Monument bardzo by mi się przydał. Zdobycie Danii oraz Hanzy dało mi 56% udziału w handlu lubelskim. Lubeki! Lul? Nie spodziewałem się, że Anglia tak szybko tutaj nam się zdesantuje. Ale to chyba jednak nie jest problem. Anglicy wyrywają stack wipe'a za stack wipe'em, ale jakoś z wojny mi wyjść nie chcą. Ja ich nie rozumiem totalnie. No i pięknie wszystko odzyskane, a że Dania też ma taki sam kolor jak nasz, to prawie się to wydaje być naszymi ziemiami. Teraz zajmijmy się zdecydowanie budowaniem naszej siły handlowej w regionie. Jak i odbudujmy moją flotę, bo poświęciłem ją dla dwóch stack wipe'ów, które tutaj wyrwałem. Znaczy zrobiłem. Problem piractwa na Bałtyku rozwiązany. Gotlandię zjadamy i w sumie nawet dodaję do Trade Company. Wreszcie też nadszedł czas, żeby poszerzyć nasze kresy wschodnie. Na Antebellum zauważyłem, że jakoś najlepiej się spisują takie staki dość małe, poniżej 20 tysięcy, bo to i tak robią dość mało armii, a to dlatego, że to są dość nisko devowe prowincje. Większość tych prowincji w tym regionie ma poniżej 5 developmentu. A wiecie, development też wpływa na zaopatrzenie i tak dalej. Jej, Litwa jest nasza! Dokonujemy też inwazji na Ruś. Bardzo dziwne dalsze roszczenia. Mam teraz bardzo dziwną granicę, ale to nie moja wina tym razem, to misje mnie tak prowadzą. Kijów już zdobyty, więc po co marsz na Kijów, skoro on jest już nasz? Au, to wiele tłumaczy. Polska największym i najpotężniejszym państwem na świecie. Wyjebiście. Era wojen religijnych i dość nieźle to wygląda. My oczywiście pójdziemy w Polish Crown i widzę, że na tej modyfikacji troszeczkę to inaczej wygląda dla pozostałych nacji. Ha! Teraz jeden błąd zauważyłem, który popełniłem. Ciekawe, czy wy zgadniecie jaki. Ktoś tu zdecydowanie powinien poczuć się okrążony. Polska od morza do morza. No tylko, że już nie królewska, a stajemy się imperium. W sumie wszystko, co mogliśmy Polską podbić, no to podbiliśmy. Dalej już niestety musimy działać jako Międzymorze. No dlatego zróbmy sobie piękny napis Lechia, do zobaczenia.
I możecie je stworzyć na Antebellum tylko i wyłącznie jako właśnie słowiańskie państwo. Jeżeli byście grali jako prawosławie, katolicy czy jakieś inne wyznanie, Lechii nie stworzycie. Jeżeli lubicie moje odcinki, pamiętajcie o możliwości wspierania mnie, bym mógł w spokoju szykować dla was tego typu materiały. Nie mamy żadnych nowych idei, misje też się w żaden sposób nie zmieniają, to jest po prostu tylko zmiana nazwy taga. Następnie możemy stworzyć Międzymorze, który ma o wiele przepotężniejsze idee i badziewny kolor. Taki oczojebny, wcześniej był chyba inny. Idee Międzymorza są naprawdę fajne. Cavalry cost, Montle autonomii zmniejszone, produkcja, core creation cost, manpower, kawaleria, bo mamy husarię, kultura, dyscyplinka oraz moralki. Naprawdę przepotężne idee. Nasze misje dostały też poziom trzeci rozwinięcia, skupiający się na podbiciu całej reszty Europy Wschodniej w zasadzie. O, i mamy taki fajny herb nawet. Rozbudujemy naszą świątynię w Rügen, dostajemy wtedy dodatkowego misjonarza, a ostatnio dużo prawosławnych prowincji podbiliśmy, więc trzeba je nawracać. Swoją drogą, katolicyzm na świecie jest raczej w totalnym odwrocie. Jako Międzymorze nie dostajemy niestety żadnego fajnego, przekoksanego governmentu, a szkoda, przydałoby się coś takiego. I teraz to czekanie na zmniejszenie się autonomii, a mam tutaj niestety jedną prowincję gdzieś, która ma jej 60%. Nie wiem jakim cudem, musiał być jakiś event, co mi to zwiększył. Jeżeli chcecie kontynuować sobie rozgrywkę jako właśnie Międzymorze, save z tej kampanii umieściłem na Discordzie w sekcji dla wspierających.